Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Myślę, że bardzo chcieliście recenzję jakiegoś zestawu z serii Lego Castle. No i może to nie jest ta taka klasyka, klasyka sprzed kilkudziesięciu lat, ale myślę, że kilkanaście lat do tyłu to i tak jest niezły wynik. Zapraszam na recenzję. Zestaw ten można nazwać więzienny powóz szkieletów, bo tak mniej więcej można przetłumaczyć jego oryginalną nazwę. Pochodzi z roku 2007, no a dzisiaj znalazł się na moim stole dzięki kopalni klocków, którą pewnie już dobrze znacie z poprzednich archiwalnych recenzji. Jak nie znacie, to zapraszam link w opisie. Myślę, że jest to jeden z najlepszych sklepów w Polsce, jeśli chodzi o archiwalne zestawy. No i co myślę, że chyba warto zabrać się za obejrzenie tego zestawu z bliska, za przyjrzenie się minifigurkom, które się tutaj znalazły, ale nie tylko nim, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj aż cztery konie. Fakt faktem, tylko jeden z nich ma skórę, trzy pozostałe już niekoniecznie, ale naprawdę jest świetnie, jest klimatycznie, jest tak trochę w klimatach fantazy. Kurczę, czego chcieć więcej? No to w pierwszej kolejności zajmijmy się oczywiście powozem. On co prawda nie jest do końca takim samym powozem. Mamy tutaj dwie części. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tutaj cały ten zaprzęg i ta główna część powozu to jest jedna konstrukcja, to tutaj mamy jeszcze oddzielnie taką wieżę. I myślę, że możemy się jej przyjrzeć w pierwszej kolejności. Tutaj jest cela, która jest zamykana na taką drabinkę. No i jak szczerze mówiąc, spojrzałem sobie w instrukcję, to wiele rzeczy może w instrukcji się nie zgadza. Niektóre elementy w instrukcji wyglądają inaczej niż naprawdę. No i tutaj w tym zestawie było trochę takich chocków klocków, więc widać jak na przestrzeni tych 13-14 lat LEGO ewoluowało, jeśli chodzi o jakość instrukcji i przede wszystkim zgodności tej instrukcji z realnym wyglądem klocków. Co do samej konstrukcji, no tutaj szczerze mówiąc jakoś tak bez szału. Dość prosto, dość mocno nawiązujące do klasycznego castle, jeśli chodzi o kształt i o formę, ale widać, że tutaj wykończenie i detale, no już idą w kierunku właśnie tych szkieletów, tej całej armii, która walczyła tutaj z rycerzami. Mamy takie e, białe wykończenia z round breaków. tutaj oczywiście to są takie kościane nawiązania, tutaj też wykończenia wieżyczek w postaci tych takich białych szponów, e, no i tutaj sama cela dość prosta, bez jakiegoś efektu wow. Tutaj jeszcze mamy wieżyczkę zwieńczoną dwoma pochodniami, myślę, że teraz troszeczkę inaczej by to można było wykończyć, troszeczkę tak mocniej, żeby to się jakoś lepiej trzymało. No, ale tutaj może nie do końca przywiązywano wtedy uwagę do takich rzeczy, że gdzieś tam coś odpadnie w trakcie zabawy, no bo przecież to są klocki. No dobra, ale jak wygląda cały powóz? Przede wszystkim wydaje mi się, że uwagę od razu przykuwa ten element. Mamy tutaj takie bardzo fajne wykończenie. Myślę, że to też fajnie by się sprawdzało w przypadku rydwanów, więc gdybyśmy chcieli sobie zrobić jakiś taki typowy rydwan, to tutaj bardzo ładnie, aczkolwiek myślę, że raczej w złotym kolorze by się to mogło sprawdzać. Tutaj też, jak sobie pooglądamy wykończenie z przodu, widać jakieś rzeczy, które pewnie dzisiaj wyglądałyby nieco inaczej, czyli można by to trochę zaoblić, można by tutaj powrzucać więcej skosów, no ale tak gdzieś tutaj widać te braki aczkolwiek jak już wsadzimy sobie tutaj cele na wózek to ona dość dobrze wypełnia konstrukcję. No i tak jak mówiłem wcześniej mnóstwo takich kościanych wykończeń, kościanych detali pojawia się w wieżyczce. Tutaj jeszcze więcej. Zobaczcie, tutaj mamy te takie kły, a tutaj zdecydowanie większe kości, które na przykład służyły jako żebra wielu gdzieś tam w tych zestawach City Podwodnych, dodatkowo koła w jednym rozmiarze, no i tak właściwie co do tej głównej części tego wózka, nic więcej nie mogę o nim powiedzieć, bo jest to dość prosta konstrukcja. Jak kurczę, tak sobie pomyślę, że teraz się narzeka, że te zestawy są takie dość proste, że się stawia na minifigurki. No nie, no kurczę, to po prostu wszystko ewoluowało. Ewoluowały minifigurki, ewoluowały też zestawy i fakt faktem są jakieś tam czasem uproszczenia, natomiast wydaje mi się, że teraz wrzuca się więcej czy to ciekawszych technik budowania, czy też przykuwa się większe Uwagę do tego, żeby te zestawy były lepiej zabudowane, żeby się jakoś tak nie rozpadały, żeby były lepiej zaokrąglone i tak dalej. No ale myślę, że tutaj chyba najciekawszym elementem tego powozu jest właśnie ten wesoły zaprzęg kościanych koników, które naprawdę wyglądają świetnie. Ja takiego konia miałem w wersji fosforyzującej z Monster Fighters z tej recenzji zestawu z mumią. Tutaj te konie nie są fosforyzujące, ale kurczę, trzy sztuki. Wyobraźcie sobie, że na przykład chcecie się pobawić tak w klimatach Warhammera, Fantazy Battle, no i macie tutaj gotowe konie do Army Tomb Kings, więc wydaje mi się, że tutaj warto by było po taki zestaw sięgnąć. Tutaj jeszcze one zostały odgrodzone tymi takimi jakby halabardami, nie wiem, czy one się mogą pogryźć, więc pozostawiano im łuby, żeby na siebie nie patrzyły, no chyba, że po prostu są tak przerażające, że jak na siebie patrzą, to rozpadają się na pojedyncze kosteczki. Koniom jeszcze przyjrzymy się później, bo będziemy oglądać sobie też konia tego zwykłego, bo to jest jeszcze starszy koń, ten bezruchomego zada, no i tutaj jednego z tej trójki też sobie wrzucimy do porównania, tak żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, no ale... Powóz właśnie kształtuje się w takiej formie, no i dawajcie też znać w komentarzach, co Wy o nim sądzicie. Czy chcielibyście, żeby na przykład Castle w takiej formie wróciło do sprzedaży w dzisiejszych czasach, czy raczej to nie są Wasze klimaty? Okej, okay, teraz się możemy zastanawiać, czy w tym zestawie znalazło się 5 minifigurek, czy tylko dwie minifigurki i trzy szkielety. No ale myślę, że tak czy siak, jakby nie patrzeć, czy to minifigurki, czy po prostu figurki, to one są. No i jeśli chodzi o szkielety, mamy jednego takiego szkieleta czarnego, który w tym wypadku odpowiada za prowadzenie powozu, ale i tak dostał broń, ma tutaj jakieś takie wielkie ostrze a batem oczywiście pogania te kościane konie. Tutaj jeśli chodzi o wyraz jego twarzy, całkiem fajnie wyglądający, myślę, że można. By go użyć na przykład jako maska śmierciożercy i też byłby całkiem spoko. Dwójka pozostałych szkieletów, o tutaj jeszcze tylko go podeprę, bo one są takie bardzo delikatne. Dwójka pozostałych szkieletów to białe szkielety z takimi białymi główkami, z jakimiś czerwonymi oczami. Mają naprawdę bardzo ładne hełmy. Wydaje mi się, że właśnie do takich klimatów fantazy one sprawdzają się wyśmienicie. Widać tutaj jakby taki łupek i naprawdę wygląda to świetnie. Bronie oczywiście też muszą się zgadzać, no bo trzeba mieć czym Siekać wroga, tylko tak dość delikatnie te bronie się w tych kościanych łapeczkach trzymają. Więc ja go sobie tutaj znowu trochę poprawię, bo zobaczcie, jak one się przewracają. One są bardzo kruche i bardzo delikatne do ustawiania. Niestety, minifigurki są pod tym względem o wiele lepsze. No, i drugi szkielet, tutaj, jeśli chodzi o wygląd, jest dokładnie taki sam jak jego poprzednik, ale ma świetną tarczę. I ona też myślę, że świetnie by się sprawdzała przy okazji orków z Warhammera. Bardzo ładny wygląd, tutaj jakieś nity z tyłu, drewno, lekko popękane, drobne odpryski, naprawdę spoko. No, i mamy jeszcze dwójkę rycerzy. No, i ten ma taką dość nietypową minę. Zobaczcie, bardzo szeroko rozdziawiona buzia. Przerażenie to jest gość, który po prostu tutaj był więziony w tym wózku więziennym. Ale całkiem ciekawy nadruk na torsiku. Zobaczcie, jakiś pasek, jest korona, jest trochę zbroi, jest trochę tych łusek pod spodem, naprawdę spoko. No i tutaj mamy jeszcze alternatywny wyraz twarzy. Szkoda tylko, że torsik z tyłu nie dostał żadnych nadruków. No a rycerz, który jedzie konno, bardzo ładny, zobaczcie, świetnie wyglądająca zbroja, pełna nadruków, to mi się podoba. Buźka tylko z jednostronnym nadrukiem, duża tarcza. No i zobaczmy też, jak wygląda jego torsik pod zbroją, bo tego jestem ciekaw. No i niestety negatywne zaskoczenie po prostu jest czarny. Szkoda, pewnie dzisiaj byłoby to zrobione w ten sposób, że mimo wszystko jakiś tam nadruk na torsiku by się pojawił. Tutaj niestety go nie ma, ale myślę, że zbroja i tak wynagradza ten jego wygląd, bo ona prezentuje się wyśmienicie. No to jeszcze porównajmy sobie oba konie, bo przede wszystkim, jeśli chodzi o te konie kościane, one absolutnie nie są ruchome. Tutaj mają tylko fragment takiego zwisającego ogonka. Głowa też się nie rusza, nogi tym bardziej. No i jeśli chodzi o taką anatomię, to myślę, że rzeczywiście jest to całkiem sensownie dopasowane względem konia pełnowymiarowego. Tutaj myślę, że ten koń mógłby być zdecydowanie naprawdę szkieletem, właśnie tego konika. No a co do tego konia, klasyka koni, jeszcze w tej starej wersji, tutaj taki. Dość kanciasty. Co do nadruków, tutaj mamy jedynie nadruki na głowie. Pamiętajmy, że te nowe koniki są zdecydowanie bardziej zaokrąglone, mają też ruchomy zad i możemy konia stawiać do góry. No i tutaj jeszcze oczywiście na głowie znalazł się fragment zbroi, chociaż szkoda, że ten koń nie dostał jeszcze wiecie tego takiego sukna, który się na niego narzuca, tak jak w tych nieco starszych zestawach kastlowych, gdzie ci najlepsi rycerze, najwięksi, najbardziej majętni mieli właśnie tak bogato zdobione konie, ale tutaj i tak jest spoko, bo koniki ogólnie to jest myślę taki bardzo fajny fragment historii LEGO. No i co sądzicie o tym zestawie? W mojej opinii on wypada naprawdę bardzo dobrze, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co w sobie zawiera. No bo mamy tutaj trzy szkielety, dwóch rycerzy, jednego konia normalnego i trzy konie kościane. Naprawdę, jeśli chodzi o ilość tych wszystkich bonusów, no bo tak myślę, że możemy te figurki nazwać, to jest naprawdę wyśmienicie. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj w zestawie tej wielkości moglibyśmy dostać aż tyle ciekawych postaci, bo myślę, że konie kościane tutaj też można nazwać postaciami. Naprawdę pod kątem zawartości jest świetnie. Konstrukcyjnie no może już nie tak różowo, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ten zestaw się troszeczkę zestarzał no i te kilkanaście lat jednak można tutaj odczuć jeśli chodzi o jakość konstrukcji, ale i tak nie ma źle. Myślę, że to jest tak całkiem już spoko i tutaj widać, że to były te lata, w których Lego już tak powolutku, powolutku się odradzało i szło w dość dobrym kierunku, bo myślę, że te dzisiejsze czasy też nie są takie złe, bo jak się właśnie zestawia te zestawy sprzed kilkunastu lat, sprzed dwudziestu lat, no to widać jakąś taką, myślę, pozytywną ewolucję. Tylko po prostu chyba my stajemy się coraz bardziej wybredni. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.